Myślę, że to nie będzie jakaś oryginalna odpowiedź, że się denerwuję, bo bardzo się denerwuję, wszyscy się denerwujemy. Dzisiaj mieliśmy każdy po kilka sekund prezentacji swojej choreografii z tancerzem. Myśmy się tego bardzo bali, naprawdę. Drodzy Państwo, to w telewizji oczywiście wygląda tak bardzo delikatnie, lajtowo, wszystko jest w ogóle takie ładne. Natomiast my od rana byliśmy dzisiaj pierwszy raz w studio. Pierwszy raz przeszliśmy nasze choreografie. Były pierwsze upadki, pierwsze kontuzje. W związku z tym to poczucie, że jeszcze wieczorem trzeba wystąpić przed całą publicznością rodziny Polsat. Naprawdę to była ogromna presja i każdy z nas popełnił jakieś tam błędy, ale wydaje mi się, że jak już popełniliśmy te wszystkie błędy, wyśmialiśmy się z tego wszystkiego, to zeszło z nas takie, brzydko mówiąc, ciśnienie, które każdy z nas przez ostatnie tygodnie nabierał. Ze mnie na pewno delikatnie ten stres zaczyna schodzić. Pewnie jutro o 10:00 wróci. No, ciebie ogłoszono jako pierwszą uczestniczkę jeszcze w poprzedniej edycji. Czy wykorzystałaś ten czas, żeby trochę wyprzedzić konkurencję i się już zaczęłaś przygotowywać wcześniej? Absolutnie nie. Myśmy zaczęli wszyscy treningi w jednym czasie. Mało tego, jak wszyscy zaczęli trenować, to ja wyruszyłam w swoją trasę. Więc myśmy mieli z Janem prawie 5 dni do nadrobienia. To był szalenie dla mnie trudny moment. To było 2 tygodnie temu, kiedy wiedziałam, że wszyscy codziennie trenują, a ja jestem na 3 koncertach i to naprawdę nie było proste, żeby to nadrobić, ale ja mam najlepszego tancerza, jakiego mogłam chyba dostać. Oczywiście kocham wszystkich innych tancerzy, natomiast jestem szczęśliwa, że to jest Jan.